Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam pana wojewodę z Adama Rudawskiego, witam członków partii Polska 2050, całego Komitetu Dumni z Koszalina. Jesteśmy tutaj kolejny raz razem, kolejny raz pracujemy, nie politykujemy jak zwykle i dziś będę miał przyjemność przedstawić kolejny filar naszego programu. Dobre życie to jest drugi już nasz filar, druga konferencja, tym razem związana z tym, co jest ważne dla mieszkańców, z możliwością spędzenia wolnego czasu, z kulturą, z transportem i tym, co nas otacza, czyli środowiskiem naturalnym. Dobre życie to przede wszystkim rodzinne centrum rozrywki na Górze Chełmskiej. Wczoraj mieli Państwo okazję zobaczyć wizualizację. Niedługo wykonawca wchodzi już na budowę i powstaje tam pierwszy etap zagospodarowania starego stadionu. To jest plac rodzinny, plac zabaw, ale również z miejscami do grillowania, z miejscami do wypoczynku. Często zdarza się tak, że niektórzy piszą, a dlaczego budujemy plac w środku lasu, ale myślę, że z placu zabaw powinniśmy korzystać nie tylko w mieście, nie tylko tam, gdzie mamy betonowe podwórko, ale przede wszystkim jak najbliżej natury, przede wszystkim w lesie i korzystać nie tylko z samego placu zabaw, ale po prostu obcować z naturą. Kolejnym naszym elementem jest oczywiście rewitalizacja trzeciej części parku. Jesteśmy w dwóch częściach, które są już praktycznie po rewitalizacji, które wykonaliśmy w ostatnich latach. W tej chwili trwa projektowanie trzeciej części przy stadionie Bałtyk, tak aby ten park również stał się przyjemnym miejscem do spędzenia wolnego czasu dla najmłodszych, dla wszystkich mieszkańców Koszalina, od tych najmłodszych do tych najstarszych. Oczywiście kolejnym naszym filarem jest transport ekologiczny. Mówimy, że w Koszalinie mamy najczystsze powietrze, że w Koszalinie nie mamy problemów ze smogiem, ale z drugiej strony musimy o to środowisko dbać, więc następna kadencja to ekologiczne autobusy, to przebudowa transportu miejskiego, ale też przebudowa siatki połączeń, bo o tym bardzo często mówimy. Między innymi nowa 14 to jest efekt naszych rozmów w radach osiedli, naszych spotkań z mieszkańcami, wniosków mieszkańców. Te zmiany będą następowały również cyklicznie, ale będą połączone też z wymianą taboru, będą połączone również z podniesieniem poziomu transportu i bezpieczeństwa w naszym miejskim zakładzie komunikacji. Czwartym elementem jest rozbudowa Zagrody Jamnęńskiej. Miejsce, które cieszy się olbrzymią popularnością wśród mieszkańców. Niektórzy mieli duże obawy, czy oddział naszego muzeum w Jamnie chwyci, zainteresuje mieszkańców i turystów. Okazało się, że znajduje się, to jest miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez wszystkich, od tych najmłodszych do najstarszych. To są nie tylko zwiedzanie samej zagrody, ale to są też częste warsztaty i chociażby jarmark, który będzie miał miejsce przed Wielkanocą. Tam dużo lokalnych produktów, dużo rzeczy związanych z naszymi lokalnymi producentami, ale też z naszą lokalną koszalińską kulturą. Chcemy rozbudować Zagrodę Jamnęńską o kolejne budynki, poszerzyć możliwość korzystania i przede wszystkim przedstawiania naszej kultury jamnejskiej, czegoś, co jest ewenementem na Pomorzu Środkowym. To będą dwa kolejne budynki, tak zwany budynek bramowy i karczma, którą chcemy odtworzyć, tak aby już w znacznie szerszym zakresie prowadzić nie tylko ten cykl wystawienniczy, ale również warsztaty poświęcone temu, co działo się jeszcze stosunkowo nie tak dawno, bo półtora wieku temu. To jest olbrzymi program, który już rozpoczęliśmy. Koszalin bez węgla do 2030 roku. Dalej mówimy cały czas o czystym powietrzu, ale ciepło systemowe jest niezwykle, niezwykle ważne, a patrząc na to, co dzieje się, jaka jest polityka zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski, czyli odejście od węgla, przejście na inne paliwa, w tym odnawialne źródła energii, to nie tylko to, o czym niedawno mówiliśmy, czyli nowa instalacja, na którą już mamy dofinansowanie, ale kolejne wnioski związane
z biopaliwem, związane z pompami ciepła, z fotowoltaiką na budynkach użyteczności publicznej. Czekamy na szczegóły Krajowego Planu Odbudowy, czekamy na szczegóły związane ze środkami unijnymi i myślę, że ten program w najbliższym czasie już ruszy. W tej chwili miejskie wodociągi i kanalizacja już są praktycznie gotowe do złożenia wniosku związanego z odzyskiem biogazu na terenie oczyszczalni, tak aby wykorzystywać tą odnawialną energię, która na dzień dzisiejszy ucieka nam po prostu do atmosfery. I ostatnim elementem, o którym chciałem powiedzieć, jest modernizacja targowisk miejskich. Doskonale wiemy, że mieliśmy rozpocząć tą inwestycję wcześniej, ale niestety problemy związane z koniecznością budowy nowego mostu na Alei Monte Cassino przesunęły cały cykl inwestycji drogowych o kilka lat, ale w tej najbliższej kadencji zarówno duże targowisko na terenie na ulicy Połczyńskiej, jak i też targowisko związane z na ulicy Władysława IV, gdzie można powiedzieć już rozpoczęliśmy pracę, bo tam trwają w tej chwili bardzo intensywne remonty chodników, natomiast w najbliższej kadencji ono również będzie przebudowane i dostosowane do tego, aby tam zarówno handlujący, jak i kupujący mogli działać w cywilizowanych, dobrych warunkach. Staramy się, aby nasi zarówno sprzedawcy, ale też producenci mieli miejsce do tego, aby sprzedawać swoje produkty tu wyhodowane i wyprodukowane na miejscu w Koszalinie i w najbliższym regionie. Tak najkrócej wygląda nasz kolejny filar naszego programu. Podkreślę jeszcze raz, nie politykujemy, ciężko pracujemy, wiele z tych rzeczy już ma swoją dokumentację, już ma swoje koncepcje, między innymi Zagroda Jamnyńska już jest po przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego. Wiemy, jakie są tego koszty. One szacujemy na około 5 milionów złotych i oczywiście będziemy się ubiegać w każdym przypadku, można powiedzieć, o środki zewnętrzne związane z możliwością zaangażowania środków zewnętrznych, aby nie angażować bezpośrednio środków miejskich, środków budżetu miasta. To pozwoli nam na zwiększenie wolumenu inwestycji, które planujemy w najbliższej kadencji. Dzień dobry Koszalin, dzień dobry Zachodniopomorskie. Cieszę się, że mogę dzisiaj przyjechać do tego miasta na zaproszenie pana prezydenta. Wcześniej byłem również w delegaturze Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego i skorzystając z okazji, ponieważ jutro jest Dzień Kobiet, złożyłem wszystkim paniom kwiaty, a teraz wszystkim koszyliniankom składam również życzenia z okazji jutrzejszego święta. Ale to, co powiedział wcześniej pan prezydent, jest moim zdaniem solą samorządności. Tyle rzeczy, które wymieniał, powtarzam w skrócie, bo jest chłodno, okazuje się, że wszystko to robią samorządowcy, że potrafią robić to sami, że wiedzą, co trzeba zrobić, kiedy i co jest potrzebne mieszkańcom. Właśnie tak sobie ja, jako wojewoda, jako osoba publiczna, wyobrażam pracę w samorządach. To samorządy powinny decydować, gdzie i co mają robić. Jest to najlepsza reforma po 1989 roku i próby przez ostatnie lat centralizacji zadań, rozdawania czeków były absolutnie moim zdaniem powrotem do starych czasów. Nie chcemy starych czasów, chcemy progresywnie nowych czasów. Ja jestem wojewodą, który chce nie nadzorować samorządy, tylko pielęgnować. I wszystkie te zadania, które wymieniał pan prezydent, będę starał się pielęgnować i pomagać. Ale dzisiaj jestem też nie tylko dlatego, że jestem wojewodą, wręcz dzisiaj przyjeżdżam tak naprawdę jako szczęśliwy mieszkaniec Zachodniopomorskiego, który ma taką przywilej czy taką szansę, żeby przedstawić osoby, którym się chce, które nie powiedziały nagle: dobrze, niech ktoś to za nas zrobi, bo przez ostatnie kilka lat słyszałem tylko jedną rzecz. Boże, ale co się dzieje? Trzeba coś zrobić. Więc moje pytanie brzmi, kto to ma zrobić? Ci ludzie chcą to robić, chcą poprawiać Polskę, chcą uczestniczyć w samorządności i są to ludzie,
moi przyjaciele, moje koleżanki, moi koledzy z Polski 2050, którzy wspólnie do miasta z panem prezydentem oraz z trzecią drogą do sejmiku oraz do powiatu będą startować. I korzystając z tej okazji, chciałem wam ich przedstawić, ponieważ lubię ich i chcę, żeby byli naprawdę mocnymi kandydatami. Jeżeli pozwolicie, żeby nikogo nie przedstawić, najpierw powiem o sejmiku. Elżbieta Kopczyńska, brawo. Proszę bardzo, numer jeden w okręgu koszalińskim, lider tego miejsca, bardzo się cieszę. Elu, pokaż wszystkim, jaki będzie super wynik. Teraz do Rady Miasta, wspólnie z Komitetem Wyborczym Piotra Rydlińskiego, dumni z Koszalina. No widać, że są dumni, będę czytał. Ewa Najmuła, proszę bardzo, gdzie jest Ewa? Ewo, gratuluję się, cieszę się, bardzo się wspieram. Barbara Bella, gdzie jest Basia? Nie ma, niestety. Dobrze, Łukasz Sędlewski, cześć Łukasz. Jest, a jesteś? Słuchaj, gratulacje, no liczę na ciebie bardzo. Masz fajne miejsce. Żaneta Kwapisz, gdzie jest Żaneta? Jestem. Cześć Żaneta, bardzo się cieszę. Powodzenia życzę. Marcin Waszkiewicz, Marcin. Marcin, dziękuję, brawo, super. Numer jeden, pozycja, no, ty nie możesz zawieść. Nie, teraz Rada Powiatu Koszalińskiego, dobra droga to powiatu Polska 2050. Proszę bardzo, pozycja pierwsza, Katarzyna Mróz. Gdzie jest Kasia? Nie, Kasia ma dzisiaj klientów. Trudno, będzie następnym razem. Dobrze, czy jest Ani? Anita Palszys, jest? Tak, jest. Gdzie jest Anitka? Anita, gratuluję się. Pokaż swoją tabliczkę, pokaż. Dobrze, świetnie. Urszula Tomaszewska. Gdzie jest? Nie ma. Piotr Zaczek. Cześć Piotr. Fajnie, cieszę się. Życzę ci powodzenia. Rafał Urłowski, proszę bardzo. Rafałek? No, Rafał, Zuch. Bez szalika, bez czapki. Brawo, super. A wieczorem będzie kawa. Szanowni Państwo, to są osoby, którym się chce, które mimo, że nie muszą, ale mogą, wystartowały w mieście wspólnie z panem prezydentem i na listach, które przedstawiłem. Życzę im powodzenia. Życzę powodzenia samorządowi. Pamiętajcie, że najistotniejsze jest to, żebyśmy jako koalicja 15 października przywracali do Polski samorządność, wolność, swobodę. Zachodniopomorskie ma być miejscem wolnych, szczęśliwych ludzi. I ci kandydaci, mam nadzieję, że właśnie to sprawią. Panie wojewodo, z okazji pierwszej wizyty bardzo się cieszę, że tak szybko przyjechał pan do Koszalina. Ja zdradzę, że nie tylko rozmawialiśmy o tych rzeczach wyborczych, ale rozmawialiśmy o niezwykle ważnej rzeczy, która już dzieje się w województwie pomorskim, czyli o modernizacji linii Słupsk-Goleniów, a tak naprawdę Słupsk-Szczecin. Jak państwo doskonale wiedzą, studium przedprojektowe jest wykonane. No i cóż, musimy dalej zabiegać o to, aby nie tylko jeździć szybko ekspresówką do Szczecina, ale też jeździć szybko pociągiem, a modernizacja tej linii to jest prędkość 160 do 200 na godzinę i już rozmawialiśmy o tym, aby zabiegać o wpisanie tej inwestycji w listę priorytetów, więc pan wojewoda nie tylko przyjechał z okazji tej konferencji, ale naprawdę to już było robocze spotkanie i bardzo owocna dyskusja, z tego się bardzo cieszę. I panie wojewodo, na pamiątkę chciałem wręczyć, żeby pan był dumny z Koszalina, bo to jest też część województwa zachodniopomorskiego. Dziękuję, jestem dumny z wszystkich naszych miejscowości, ale Koszalin jest miejscem szczególnym, fajnym, sympatycznym, jak widzicie miłym i uśmiechniętym. Chcę tylko potwierdzić, że to jest jedna z inwestycji, którym bardzo by nam zależało. My jesteśmy fanami kolei, bo jest to najmniej emisyjny sposób poruszania się, więc mam nadzieję, że ta kadencja będzie czasem, kiedy rozpoczniemy tę inwestycję.